Komunikat komendanta miejskiego policji w dużym mieście w Polsce Północnej. Wprowadzam w Komendzie Miejskiej Policji następujące rozwiązania do natychmiastowego stosowania przez funkcjonariuszy, pracowników oraz stażystów. Punkt pierwszy. Ograniczenie ilości punktów świetlnych w toaletach i na korytarzach. Za ten punkt odpowiada referat administracyjno-gospodarczy. Punkt drugi. Bezwzględne gaszenie światła po wyjściu z toalet, biur, pomieszczeń warsztatowych, garażowych i piwnicznych przez wszystkich. Nadzorować tę operację będą przełożeni. A w dni wolne od służby i pracy odpowiedzialni, wyznaczeni funkcjonariusze kontrolni. Punkt trzeci. Wyłączanie zbędnych źródeł światła oraz urządzeń elektrycznych. Dotyczy to wszystkich. I punkt czwarty. Ograniczyć korzystanie z elektrycznych suszarek do rąk. Także dotyczy wszystkich. I punkt piąty. Efektywne wykorzystywanie czajników elektrycznych. I też dotyczy wszystkich. Podpisał komendant. To jest pismo z 3 lipca 2023 roku. No te czajniki elektryczne jakoś szczególnie dotkliwym problemem stały się dla polskiej policji, bo z kolei pismo do komendantów komisariatów policji w Bydgoszczy nakazuje bardzo precyzyjnie, aby na przykład komisariat policji w Błoniach wydał 7 czajników elektrycznych. Taki jest dokument. Sztab policji zobowiązany jest wydać 6 sztuk czajników elektrycznych, a Wydział Prewencji 5 sztuk czajników elektrycznych. Najbardziej rozpustny był Wydział Łączności i Informatyki i dlatego musi wydać 8 sztuk czajników elektrycznych. Tak, to jest dzisiaj oficjalny obieg dokumentów polskiej policji. Dzisiaj też dowiedzieliśmy się, że prokuratorzy mają zdawać radioodbiorniki i telewizory ze względu na konieczne oszczędności. Słuchajcie, to nie jest stan wojenny, to nie jest kilka miesięcy po zakończeniu II wojny światowej, to nie jest jakiś szalejący światowy kryzys gospodarczy z lat 30. Jesteśmy w Polsce, rok 2023, po 8 latach rządów PiS-u.